Stajesz na linii startu i czujesz, że stres zaczyna cię paraliżować. Zastanawiasz się, po co ci to wszystko i wątpisz w swoje przygotowanie i umiejętności. Wielu zawodnikom podobne odczucia towarzyszą nie tylko podczas startów, ale również podczas wymagających treningów. Z moim dzisiejszym gościem rozmawiam na temat stresu. Technik manipulacji stresem, omawiamy ćwiczenia, które pozwolą ci przejąć kontrolę nad stresem i wykorzystać go we właściwy sposób. W tym odcinku poznasz proste i skuteczne narzędzia do wdrożenia w swoją codzienną rutynę. Moim gościem jest Joanna Budzis, psycholog sportu, absolwentka Uniwersytetu w Pittsburghu i Uniwersytetu SWPS, olimpijka, wicemistrzyni Europy w pływaniu, wielokrotna mistrzyni i rekordzistka Polski, założycielka Streamline Leadership Academy, prelegentka konferencji TEDx, autorka artykułów do czasopism i portali dla sportowców. Na co dzień współpracuje ze sportowcami różnych dyscyplin, zawodnikami kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej oraz prowadzi szkolenia dla zawodników, trenerów i rodziców. Zapraszam do Gruppetto. Cześć Asia. Cześć Mateusz. Przedstaw się proszę i powiedz, czym się zajmujesz. Nazywam się Joanna Budzis, jestem psychologiem sportu. Jestem byłą zawodniczką, olimpijką, wicemistrzynią Europy w pływaniu. Założyłam Stream na Leadership Academy. Jest to taka akademia, w której prowadzimy różne warsztaty, szkolenia z zakresu psychoedukacji, treningu mentalnego. I jestem też autorką książki, podręcznika do treningu mentalnego, Streambook, Twój trening mentalny. Oprócz tego studiowałam, trenowałam w Stanach przez 5 lat w Pittsburghu. Jestem absolwentką i stąd też w mojej pracy jest bardzo dużo aspektów pracy z grupą, team buildingów i budowania drużyny jako takiego nieodłącznego elementu też treningu mentalnego i zdrowia psychicznego sportowców. Chyba nic nie pominęłam. Matko, będę długo musiał pisać, żeby to wypisać w opisie do odcinka. Bardzo się cieszę, że cię goszczę w nowym projekcie podcastowym, bo widzieliśmy się też w poprzednim w ramach Zaplecza Sportu. Rozmawialiśmy nie aż tak bardzo merytorycznie na temat pomocy zawodnikom, bo tamten projekt był skierowany do tego, żeby przedstawiać osoby, które wspomagają sportowców w tym codziennym boju treningowym i startowym. Natomiast w tym podcaście obiecałem sobie na początku, że gościom będę zadawał jedno proste pytanie na sam początek. Pech chciał, że nie wiem, którym jesteś gościem, ale będziesz dopiero drugą osobą, która to pytanie usłyszy, bo zawsze o tym zapominam. Ale pytanie jest fajne. Jestem ciekawy, jak na nie odpowiesz, a brzmi ono tak. Jakie jest twoje najlepsze sportowe wspomnienie? Jako zawodnik, psycholog, możesz to dowolnie zinterpretować. Może z tych świeżych, jako psycholog kadry narodowej juniorów w pływaniu. To było zawsze takie moje marzenie, żeby pracować właśnie z młodymi zawodnikami na tym etapie. I to były moje pierwsze Mistrzostwa Europy jako sztab, jako psycholog sportu. I również rekordowe pod kątem liczby medali, którą zdobyli wtedy zawodnicy. I pamiętam taki moment, bardzo dużo mnie to kosztowało też, oddałam siebie troszeczkę, żeby zbudować tą drużynę i to był taki długofalowy projekt i pamiętam, jak wielokrotnie słyszałam na konferencjach, że Stany to są Stany, a w Polsce to się nie da, ale ten moment to jest jak czekałam z Laurą Bernat na kontroli antydopingowej po jej złotym medalu na Mistrzostwach Europy właśnie juniorów w Rzymie w zeszłym roku. I podczas jej kontroli odbywało się wiele wyścigów Polaków i to był złoty dzień dla Polski, bo zdobyliśmy chyba 4 złote medale podczas tego dnia i w momencie, kiedy wyszłam to na Nieckę basenu, to po drugiej stronie naprzeciwko mnie była trybuna, na której była Polska i Polacy wtedy płynęli i zdobyli chyba srebrny medal chłopcy, a po drugiej stronie na tej trybunie była cała drużyna. Część drużyny była bez koszulek, napisali sobie na klacie Polska i wszyscy stali tak włączeni ramionami i krzyczeli Polska i to było tak piękne, że teraz do tej pory mam ciarki, bo
oprócz tego, że nie mogłam tam być z nimi na tej trybunie, to patrząc na to z drugiej strony, był to taka wisienka na torcie, gdzie widziałam, że to po prostu jest efekt naszej wspólnej pracy i że można. I to mi bardzo zapadło w pamięci. Ja mogę tylko powiedzieć, że ci bardzo mocno i serdecznie gratuluję, bo wiem, ile włożyłaś w to pracy i byłem świadkiem tego, jak wielokrotnie mówili tobie, że się nie da na konferencjach. Zresztą kolejna konferencja przed nami za kilka dni, bo nagrywamy to jeszcze przed coroczną konferencją w Krakowie, która jest też naszym corocznym spotkaniem z Asią. Zwykle nie udaje się częściej tego robić, ale dobre i to. Może w tym roku po raz pierwszy pójdziemy na rower. Liczę na to, bo już jeździsz chyba na szosie 2 lata, 3? Może 4 z przerwą na 2 sezony. Okej. No, to najwyższa pora, żebyśmy zrobili ten coffee ride razem. Powiem szczerze, że to naprawdę musiało dla ciebie dużo znaczyć, to co udało ci się osiągnąć z kadrą polskich pływaków, bo było to bardziej cenne wspomnienie niż medal na Mistrzostwach Europy. No widzisz, i chyba właśnie o to chodzi, że ta praca psychologa bardzo mnie spełnia. I bardzo mnie cieszy, kiedy są takie wymierne efekty tego. A ten moment, kiedy właśnie stoisz na podium, gdzieś odbierając ten medal za wicemistrzostwo Europy w sztafecie, gdzie obok ciebie stoi Otylia Jędrzejczak i to jesteś juniorką, więc w ogóle nie wiesz, co tam się dzieje tak naprawdę, gdzie masz patrzeć, gdzie masz iść, komu masz gratulować. Te procedury były, wiesz, totalnie inne niż do tej pory widziałam to w telewizji, jak oglądałam takie mistrzowskie imprezy. Więc było to przedsięwzięcie i był to olbrzymi sukces, ale jak widać są kolejne, więc trochę było tych sportowych, ale teraz to co robię dla zawodników naprawdę mnie spełnia i napełnia taką satysfakcją. Właśnie widzę, że mogę im pomagać. Super, to liczę na to, że dzisiaj poprzez tą rozmowę pomożemy też kilkorgu zawodników, którzy trenują sporty wytrzymałościowe, bo głównie te osoby, które uprawiają kolarstwo, triatlon, ewentualnie biegi są odbiorcami tego podcastu, a tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie stres i zarządzanie tym stresem, bo jest to chyba coś, co towarzyszy nam przez całe życie na różnych jego etapach i płaszczyznach. My co prawda będziemy skupiali się na stresie związanym ze sportem, bardzo często ze startami w zawodach, ale ten stres towarzyszy nam w życiu zawodowym w zasadzie od momentu, kiedy idziemy do przedszkola, tak mi się wydaje. To już chyba będzie taki pierwszy moment, który ewentualnie jesteśmy w stanie jeszcze pamiętać, jako to zjawisko wiążące się ze stresem. Dla niektórych to może być nawet traumatyczne przeżycie, a nie tylko stresujące. Tak jest. Czym jest ten stres? Jak możemy go opisać? Dla wielu pewnie to będzie zaskoczenie, ale ten stres to jest nasz najlepszy przyjaciel, pod warunkiem, że troszeczkę go poznamy, rozpracujemy i mamy narzędzia do tego, żeby się z nim zaprzyjaźnić. Ja zawsze też w swoich wykładach podrzucam link do TED-talka, takiego wystąpienia, w którym tytuł tego wystąpienia to jest jak zaprzyjaźnić się ze stresem. I na pewno gdzieś podamy to w notatkach do tego tak. Podcastu. Bo to w bardzo taki przyjazny, logiczny, ludzki sposób pokazuje też i autorka opowiada o tym, że de facto te reakcje, które nam towarzyszą w chwilach stresujących, bo takie nazywamy, to jest nic innego jak reakcja naszego organizmu na jakieś wyzwanie, na coś ważnego. I gdyby tego nie było, to po prostu nasze życie byłoby też nudne i mało ekscytujące. Więc za każdym razem, kiedy pojawia się jakieś wyzwanie i pojawia się jakaś nowa sytuacja, to po prostu nasze ciało, nasz mózg i każda komórka w naszym ciele reaguje właśnie w taki sposób, żeby się zmobilizować. I odpowiednio sterowane reakcje i też takie trochę zapanowanie nad tym automatyzmem własnych myśli i reakcji powoduje, że de facto potrafimy przekształcić tą reakcję stresową na pomoc w tych wymagających zadaniach, które są przed nami, więc jest to
de facto tak nas stworzyła natura i po to stworzyła natura stres. Jest to nasz najlepszy przyjaciel. Okej. Okay. Jak ten stres może się objawiać? A to zależy, czy mówimy o takim stresie, który jest reakcją na wyzwanie, które jest przed nami, czy mówimy o takim stresie chronicznym, bo należy wspomnieć tutaj te dwa aspekty. Jeżeli chodzi o ten stres, który towarzyszy nam przed startem na zawodach, przed wymagającym treningiem, przed prezentacją, przed nagrywaniem podcastu, to jest to po prostu reakcja naszego organizmu, która jest wszystkim znana, czyli ten fight or flight. To jest reakcja, która powoduje, że w chwili, kiedy pojawia się jakieś wyzwanie i nie potrafimy tego kontrolować, nie potrafimy w pełni przewidzieć rezultatów, to pojawia się tych myśli o tym, że coś się może wydarzyć i wybiegania w przyszłość, pojawia się reakcja na poziomie emocji, czyli ten lęk, strach i niepewność, która uaktywnia wszystkie zasoby naszego organizmu do tego, żeby za chwilę zareagować szybko i móc działać. Czyli jest natychmiastowa aktywacja układu nerwowego, jest pobudzenie, jest wyostrzenie uwagi i jesteśmy w stanie szybciej reagować na sytuację, która jest przed nami. Stres, który towarzyszy nam przed startem, czyli te symptomy, pomożemy teraz przyjąć, że słuchają nas głównie sportowcy, więc jeżeli chodzi o ten stres przedstartowy, to jest stres, który możemy podzielić na dwie kategorie. Stres, czyli te symptomy takie poznawcze i symptomy somatyczne, które idą z naszego ciała. Te poznawcze to jest nic innego jak właśnie natłok myśli, niepewność, przejmowanie się konkurencją, negatywne myśli, postrzeganie swoich kompetencji, a raczej braku kompetencji, więc to jest troszeczkę takie zakrzywienie poznawcze, czyli widzimy to, co złego może się wydarzyć. Przewidujemy, jaki może być rezultat, czyli wychodzimy w przyszłość, myślimy o tym, jakie będą konsekwencje tego rezultatu. I to całkowicie odwraca naszą koncentrację od tego, co mamy zrobić w danym wyścigu, czy na przykład meczu, czy w swojej konkurencji. No i drugi tor, czyli ta reakcja na poziomie somatycznym, to jest na przykład ogólne napięcie mięśni, to jest nerwowość, to jest ścisk żołądku, to są często problemy takie żołądkowe, to jest często bezsenność przed startem. Czasami u niektórych to też się objawia ospałością, więc każdy z nas może mieć inne symptomy tego stresu i to też trzeba zaakceptować. Najważniejsze de facto jest reakcja na te symptomy. No dobra, to w takim razie jak powinniśmy na te symptomy reagować? W sensie jakie działania możemy wprowadzić, aby mieć ten stres pod kontrolą, nauczyć się nim zarządzać tak, żeby grał, tak jak to określiłaś, na naszą korzyść, żeby był tym naszym pomocnikiem, najlepszym, co mogłoby się wydarzyć, a nie żeby nas paraliżował. Jeżeli dalej mówimy o tej sytuacji przedstartowej, chociaż akurat ta teoria o stresie i jest również dotyczy tego stresu chronicznego i codziennego, ale jeżeli mamy taką zasadność, że nasze myśli wywołują emocje i to bezpośrednio wpływa na nasze ciało i na skuteczność naszego działania, to proces takiej psychoedukacji, w ogóle budowania świadomości, co, jak i dlaczego w kontekście stresu, zaczynamy właśnie od uświadomienia sobie, co mogę kontrolować, a czego nie mogę kontrolować. Bo ta nadmierna reakcja stresowa, czyli to nadmierne pobudzenie przez wielu nazywanych po prostu tym negatywnym stresem, to jest nic innego jak właśnie wybieganie w przyszłość i myślenie o elementach, które są totalnie poza naszą kontrolą. Więc jeżeli zaczniemy od podzielenia tego, co mogę kontrolować, od tego, czego nie mogę kontrolować, to już daje nam przestrzeń do tego, żeby umieć sterować swoją uwagą i myśleć o tych czynnikach, które są w zakresie mojej kontroli. Bo wtedy, kiedy kontroluję sytuację, czy mam poczucie kontroli i mam świadomość swoich kompetencji, to po prostu idę i wykonuję zadanie, które jest przede mną. Więc jestem w stanie utrzymać ten poziom pobudzenia na optymalnym, w optymalnym punkcie, który powoduje, że mój organizm jest w stanie działać. Jestem w stanie wykorzystać nabyte umiejętności, czy fizyczne, czy techniczne. Więc co mogę kontrolować? Tylko swoje myśli, swoje emocje, swoje ciało i to, co się dzieje tu i teraz, czyli również swój oddech.
I to są wszystkie, to jest wszystko to. To, czego nie mogę kontrolować, co jest przyczyną nadmiernej reakcji stresowej i przyczyną tego stresu chronicznego, który codziennego, który nam towarzyszy, to jest to, co będzie, czyli przyszłość, to, co było, czyli przeszłość, no bo to już się wydarzyło. Inni zawodnicy, opinia innych, która jest w ogóle takim największym punktem i takim punktem wyjściowym tego stresu, czyli co pomyślą o mnie inni, jak mnie ocenią, oczekiwania innych, czyli to, że muszę komuś coś udowodnić, sponsorom, trenerom, rodzinie, innym zawodnikom i tak dalej. Czas jest skutkiem tego, co robię, więc myślenie o tym, że chcę popłynąć jakiś wynik albo pojechać, albo powiedz jakiś wynik, no to dopiero będzie. Jedyne, co mogę zrobić, to myśleć o tym, co mam zrobić w tym momencie, jak wykorzystać swoje ciało do tego, żeby wykonać wszystkie elementy techniczne i taktyczne w odpowiedni sposób. Więc czas będzie, wynik końcowy, czyli który będę w tabeli, to też jest również skutek tego, co robię, czyli elementy poza moją kontrolą. Pogoda, technologia, możemy kontrolować tylko i wyłącznie swoje reakcje. Jeżeli zawężymy tą swoją koncentrację i będziemy myśleć o tym, co mam zrobić, z jakich elementów i procesów składa się zadanie, które przede mną stoi, to biorąc pod uwagę, że nasza koncentracja, to o czym myślimy, czyli umiejętność przetwarzania informacji ma ograniczoną pojemność, trochę tak jak szklanka albo kubek, to jeżeli tam wrzucimy wszystkie te rzeczy, które powodują, że dobrze biegnę albo dobrze płynę, czyli procesowe cele, to co mam zrobić od ściany do ściany na kolejnych etapach swojego wyścigu na przykład, to tam już nie pozostaje miejsca na myślenie o tym, gdzie jest konkurencja, co będzie, a co jeżeli nie zrobię życiówki, a co jeżeli ktoś mnie źle oceni i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taka pierwsza technika, pierwsza metoda, która pozwala nam niwelować te negatywne skutki stresu przedstartowego, bo po prostu myślimy o tym, co mamy robić i zostawiamy wszystkie te inne stresory, które wywołują tą nadmierną reakcję. Fajnie to podawałaś na przykładzie pływania i tam jestem w stanie sobie to wyobrazić, że skupiam się w 100% na wyścigu, skupiam się na tym, co mam do wykonania, jak mam pokonać każdy basen, ile cyklów na każdym basenie powinienem zrobić, kiedy wziąć oddech, jak długo płynąć pod wodą. Ale jak to się ma do takich wyścigów, które trwają nie minutę czy kilka minut, ale wyścigów, które trwają kilka godzin albo kilkanaście godzin, jeżeli chodzi o wyścigi ultra. Tam ciężko będzie pozostać przez cały czas rywalizacji w pełnym skupieniu, nie analizując tego, co się dzieje dookoła, tak? Poza podziwianiem pięknej przyrody, jak to się ma, nie wiem, w wyścigach po Alpach. Mamy, wiesz, trudne momenty na wyścigu, gdzie zostajemy z tyłu, gdzie nie dajemy rady utrzymać tempa grupy i tam to przeżywa się zdecydowanie dłużej. To nie jest tak jak w pływaniu, gdzie no ktoś ci odpływa, ale w zasadzie zanim zdążysz to dobrze przeanalizować, to już jest po wszystkim i już stoisz przy ścianie i oglądasz wynik na tablicy. Tam jednak jest taktyka trochę wchodzi w grę i teraz trzeba nauczyć się kontrolować swoje emocje w trakcie trwania rywalizacji. Czyli czy my będziemy jakoś reagowali na to, co zrobi zawodnik i pojawia się natłok myśli, czy skoro ten zawodnik teraz odjeżdża nam na podjeździe, to czy ja powinienem trzymać się swojego tempa, które wiem, że jestem w stanie utrzymać, czy być może jestem w stanie utrzymać to tempo tego mojego przeciwnika i nie dać się zgubić na tym podjeździe. Co w przypadku zjazdów, kiedy ja wiem, że moje umiejętności techniczne nie są aż tak dobre jak mojego rywala, czy wtedy też powinienem ryzykować, czy jednak trzymać się swojego planu? Ja tutaj widzę, że jest zdecydowanie więcej do analizowania w przypadku tych wyścigów, które trwają zdecydowanie dłużej niż kilka minut, jak to się ma w pływaniu. Jak tutaj podejść do tego tematu? Ostatnio przygotowywałyśmy się z Mają Mykowską mentalnie do tego podwójnego Ironmana, który zrobiła, za co jej też serdecznie gratuluję. I faktycznie jak zaczynałyśmy i mówiłam o tym, że ma zejść poniżej 30 godzin i musimy tutaj zaplanować te cele procesowe na ten wyścig 30-godzinny,
to tam jest co planować, ale to, o czym mówisz, to też jest od razu powiązane z innym narzędziem treningu mentalnego, czyli self-talkiem i właśnie też wizualizacją, czyli to są takie narzędzia, które pozwalają nam się przygotować do startu. Więc ten stres to jest taki skutek tego wszystkiego, jeżeli nie używamy tych narzędzi, o których przed chwilą wspomniałam, ale tak czy siak, planując swój wyścig, musisz mieć taktykę, musisz mieć plany i musisz mieć jakieś cele procesowe, czyli niezależnie od tego, jak długi jest twój wyścig, to możesz na przykład założyć, że jeżeli to jest triatlon, to na każdy etap, czy na każdą konkurencję plus na zmiany na przykład masz odpowiednie cele i zadania do wykonania, więc ile będziesz miał tych zadań i jak chcesz podzielić swój wyścig, to zależy już od ciebie i czy ewentualnie od twojego trenera, no ale to musi być. Musi być również instruktaż, jeżeli chodzi o technikę, czyli to jest powiązane bezpośrednio z tym self-talkiem, czyli z tym głosem wewnętrznym, tym dialogiem wewnętrznym, który w odpowiednim momencie właśnie będziesz mógł użyć, żeby skierować swoją uwagę na jakiś aspekt techniczny, na przykład przy wykonywaniu zjazdów, albo przypomnieć sobie, że nawet jak jesteś zmęczony, to na podjazdach masz uaktywnić którąś część twojego ciała, czy zmienić pozycję, czy zrobić coś takiego, więc jak już masz plan działania i podzielisz ten wyścig na odpowiednie etapy, to do każdego dobierasz sobie właśnie hasła czy instrukcje techniczne, które trochę zakotwiczają twoją uwagę na tym, co właśnie się dzieje i co możesz zrobić w sytuacjach, które są trudne. Więc znowu ten self-talk, czyli te myśli, które sobie przygotowujesz, mogą dotyczyć właśnie instrukcji technicznych czy taktycznych i mogą również dotyczyć instrukcji dotyczących twojego nastroju, czyli właśnie myśli, zwroty motywujące, ale również takie, które są nacechowane tymi detalami i twoimi umiejętnościami, efektami twojego treningu. Czyli masz wiedzieć, jakie są twoje atuty, jakie są twoje mocne strony. Przygotowując się do takiego startu, masz mieć przygotowane obrazki i argumenty świadczące za tym, że wcześniej wykonywałeś już takie wyścigi i to buduje twoje poczucie skuteczności, więc de facto budujesz taką bazę odpowiednich zwrotów i argumentów, które pozwalają ci w trudnych momentach mimo wszystko przekierować uwagę i uświadomić sobie, że podobne rzeczy już robiłeś, więc teraz też możesz. A kolejnym takim punktem, który jest nieodłącznym elementem takich długich też wyścigów, to jest akceptacja. Czyli masz, przygotowując się do tych wyścigów, masz wiedzieć, że no, spodziewasz się tego, że to będzie bolało. Spodziewasz się tego, że na tym punkcie wyścigu będziesz miał największą trudność. I w momencie, kiedy zaakceptujesz to, że tam tak będzie, szykując się na to, to nie jest tak, że nie możesz przestać o tym myśleć i to wywołuje lęk, tylko wiesz, że tak będzie, więc w momencie, kiedy wiesz, że tak będzie, to mimo wszystko kierujesz uwagę na to, więc łatwiej ci jest zaakceptować to zmęczenie i potem przekierować uwagę na działanie. I dlatego ten instruktaż i to przygotowanie tego self-talku jest też takie ważne, ale najpierw trzeba mieć plan działania, więc niezależnie od tego, jak długi jest ten wyścig, to możesz mieć to gotowe. A tak jak powiedziałeś, i tak w niektórych momentach wyścigu po prostu chcę, żeby ta głowa gdzieś odleciała i zamyśliła się i na przykład myślała o tym, że nie wiem, jest ładny krajobraz dookoła, bo nie jesteś w stanie tak długo z taką intensywnością kontrolować swojej uwagi. Okej. Jak możemy coś takiego wypracować? Czy to na treningach już stricte związanych z naszą dyscypliną, czy poświęcając trochę czasu w domu na ten trening mentalny, jak do tego tematu moglibyśmy podejść? Przede wszystkim trening mentalny jest nieodłącznym elementem treningu fizycznego czy technicznego, więc to musi być w jakiś sposób skoordynowane w codziennych działaniach. Szczególnie jeżeli chodzi o trening koncentracji, bo tą koncentrację możemy trochę przedstawić w formie takiego mięśnia, który też możesz wzmacniać. I jeżeli na co dzień wykonujesz tryliard rzeczy naraz, albo jesteś przyzwyczajony do tego, że utrzymujesz uwagę na jednym zadaniu przez 30 sekund, a potem coś innego przyciąga twoją uwagę i do tego niestety służy technologia i media społecznościowe i wszystko to, w taki sposób troszeczkę zmienia nasz mózg, że ciężko jest nam utrzymać uwagę przez dłuższy czas niż na przykład 15 sekund, 30 sekund czy 60-sekundowe na przykład nagranie na TikToku. Więc to już jest taki moment, gdzie możesz zacząć tą uwagą sterować, czyli uczyć się robić rzeczy jedną naraz, uczyć się na przykład
bycia uważnym, czyli wszelkiego rodzaju treningi mindfulness, które mają na uwadze właśnie ściągać uwagę do tego, co jest tu i teraz, przerywać to skakanie tej uwagi i przede wszystkim dawać Ci umiejętność odrywania się od bodźców zewnętrznych, które przed startem pozwalają Ci właśnie, że ta uwaga zaczyna gdzieś błądzić do tego, co było albo co będzie, masz rozproszoną uwagę i gdzieś nie jesteś w stanie myśleć o tym, co tak naprawdę masz zrobić w wyścigu, więc na co dzień możesz używać różnych technik mindfulness, które po prostu przerywają to skakanie myśli. Możesz robić też różne medytacje, które na przykład są 10-minutowe i przez 10 minut przy zamkniętych oczach. To nie jest taka głęboka relaksacja, ale raczej właśnie umiejętność ściągania tej uwagi, kierowanie jej na oddech i utrzymania tej uwagi, a nawet wtedy, kiedy ta uwaga gdzieś ci odpłynie, to uczysz się znowu ściągać ją i koncentrować się na oddechu, więc to wszystko trenuje ten mięsień koncentracji, który potem daje ci możliwość takiego lepszego sterowania tym podczas wyścigów, kiedy z zasady układ nerwowy jest bardziej pobudzony i łatwiej ci jest rejestrować bodźce z zewnątrz, więc z reguły jest nam trudniej się skoncentrować i wejść w ten stan zone. Które z tych narzędzi, o których powiedziałaś, będą wymagały od nas najmniejszego wysiłku, a jednocześnie będą najbardziej skuteczne? Bo wiesz, ja to wszystko fajnie brzmi i to jest tak jak z dietą, tak? Ten psycholog jako wsparcie zawodnika jest często postrzegany w podobnym rozumieniu jak dietetyk. No jest, wszyscy by go chcieli, fajnie, że pomaga, ale to nie jest tak, że zwrócimy się o pomoc i dostaniemy w moim przypadku suplement, a w twoim przypadku jedno proste ćwiczenie, które zajmie nam 2 minuty dziennie i jesteśmy rozgrzeszeni i jesteśmy gotowi. Więc każdy by chciał znaleźć rozwiązanie, które będzie z jednej strony skuteczne, a z drugiej strony będzie wymagało od nas najmniejszego poświęcenia. Czy masz jakiś złoty środek na to? 10 minut? Dałoby radę przeciągnąć 2 minuty do 10 minut? Myślę, że jak popatrzymy na czas, który spędzamy w mediach społecznościowych, a większość telefonów dzisiaj takie raporty nam pokazuje raz w tygodniu, to można było znaleźć dużo więcej niż 10 minut, ale przyjmijmy, że te 10 minut to już może być dla niektórych i tak wyzwanie. Zdaję sobie sprawę, szczególnie jeżeli mówimy o sportowcach, którzy na przykład są jeszcze uprawiają sporty amatorskie, gdzie masz jeszcze inne zobowiązania, jakiś tryb życia, obowiązki. Ale to jest trochę tak, że po pierwsze, i tutaj wchodzi takie budowanie świadomości, po co to robię, więc jeżeli chcemy tą motywację gdzieś znaleźć bardziej autonomiczną, czyli nie taką, że robię coś, bo psycholog mi każe, albo bo dietetyk mi każe, tylko no bo to ma mi w jakiś sposób pomóc, no to musisz sobie uświadomić, co chcesz zrobić, dlaczego chcesz to zrobić, czego potrzebujesz, żeby to osiągnąć, no bo skoro już poświęcasz triliard godzin na to, żeby wypracować w sobie jakąś formę, jakąś dyspozycję i umiejętności, to znaczy, że ci na tym zależy. A jeżeli zauważasz, że właśnie w tym aspekcie właśnie treningu mentalnego, tego przygotowania, czy tego, co się dzieje na starcie i tego stresu przedstartowego, czegoś ci brakuje, to już jest taki punkt do tego, że czy jestem w stanie poświęcić 5 albo 10 minut dziennie. Z zasady dodatkowym argumentem za jest to, że to pomaga ci w życiu codziennym. Czyli jeżeli umiesz się skoncentrować, to jesteś też bardziej wydajny w tym, co robisz, a jeżeli jesteś w stanie też niwelować bodźce zewnątrz i robić jedną rzecz na raz, to twój układ nerwowy też nie jest tak narażony na takie przebodźcowanie, więc łatwiej się też kontroluje przy tym emocje i jesteś po prostu bardziej wydajny w rzeczach, które robisz na co dzień. Więc jeżeli miałabym polecić jedno zadanie, które jest naj, no to oczywiście będzie to medytacja mindfulness, bo to działa na wiele sposobów, ale to są badania, które pokazują, zresztą tym się zajmuję w swoim doktoracie, że regularne stosowanie treningów mindfulness, medytacji, czyli właśnie koncentracji oddechowej, gdzie uczysz się kierować uwagę na to, co jest tu i teraz, i jesteś tu i teraz i umiesz się w nieoceniający sposób po prostu przebywać w tej chwili. Wiem, że to brzmi trochę magicznie, ale jeżeli jesteś w stanie to zrobić i robisz to regularnie przez 10-20 minut dziennie, możesz zacząć od 10 minut dziennie, to po jednej takiej sesji jesteś w stanie zauważyć różnicę, że nagle masz wyostrzone takie zmysły, że jesteś w stanie się bardziej skoncentrować, że jest ci po prostu trochę lżej
głowie. Jeżeli robisz to regularnie, to tam były takie 8-tygodniowe i 4-tygodniowe, nawet 2-tygodniowe testy, gdzie faktycznie im dłużej oczywiście tym w badaniach takich neuroobrazowania było pokazane, że twój mózg się zmienia na poziomie funkcjonalnym i strukturalnym, czyli inaczej płynie krew przez te części mózgu, które są odpowiedzialne za odpowiednie funkcje, czyli masz troszeczkę większą kontrolę nad tym, jesteś wydajny. No a strukturalnie to po prostu tworzą się nowe połączenia nerwowe, które są odpowiedzialne właśnie za lepszą kontrolę emocji, lepsze funkcje poznawcze i właśnie koncentrację i pamięć i wiele różnych benefitów, jeżeli chodzi o twoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Także to jest coś, co powoduje, że nagle w innych aspektach swojego życia jesteś bardziej wydajny i jesteś po prostu zdrowszy pod względem właśnie takiej psychiki. Więc tak, powiedziałabym, że te 7-10-minutowe treningi medytacji mindfulness, zresztą o tym też jest w streambooku, tam można sobie zobaczyć, jak to działa. Jest wiele też aplikacji, które wprowadzają krok po kroku, czyli od minuty, po dwie, po trzy, po cztery, po pięć. Zaczynasz regularnie to stosować. I to jest po prostu punkt numer jeden, ale jeżeli możesz zadać sobie pytanie, ile z tego sukcesu sportowego to są twoje umiejętności fizyczne, techniczne i taktyczne, a ile to jest ten mental i tam ten procent w jakiś sposób się waha, pewnie od 30 w górę, no to też zobacz, ile godzin tygodniowo poświęcasz na trening fizyczny, a ile godzin poświęcasz na ten mentalny. Nie musisz za dużo kalkulować, najczęściej to jest tak, że na ten mental się nie poświęca w ogóle czasu, więc w tym wszystkim 10 minut dziennie to naprawdę jest coś, co może zmienić bardzo dużo w twoim również samopoczuciu codziennym. Kropka. Ja myślę, że amatorzy bardzo często są zafiksowani już na tym treningu fizycznym i zapominają o tej całej reszcie, a poświęcając 10% z tego czasu, który poświęcają na ten trening fizyczny, na te rzeczy dodatkowe, jak trening mentalny, jak odpowiednia odnowa, regeneracja, mogłoby spowodować, że te wyniki poszłyby zdecydowanie bardziej do przodu. Wspomniałaś o aplikacji, to było nawiązanie trochę do pytania, które pojawiło mi się w trakcie twojej wypowiedzi. Czy są jakieś aplikacje konkretne, które polecasz? Zresztą bardzo fajne są programy Calm albo Headspace. No oczywiście gdzieś tam te subskrypcje się różnią, ale ciekawostką jest, że na przykład Amerykański Komitet Olimpijski podczas pandemii, i chyba to dalej jest utrzymywane, ale nie jestem pewna, ale wiem, że podczas pandemii zagwarantował zawodnikom właśnie dostęp do tej aplikacji darmowy ze względu na to właśnie, że to w wielu takich przypadkach, nie tylko trudnych dla nas momentach, ale ta medytacja i tak wspomaga nasze zdrowie psychiczne i samopoczucie i po prostu taki dobrostan i ma wpływ na wiele innych aspektów naszego życia, że oni o to zadbali podczas tych najtrudniejszych momentów, kiedy była pandemia i wielu zawodników nie mogło trenować. Więc to już też świadczy o tym, że to jest takie ważne. I tak jak mówię, można dobrać się program, który jest bardziej pod sport, jest na przykład ułatwia też zasypianie, jest wiele różnych też głosów tam, są różne takie night stories gdzieś do spania, więc to bardzo... Ja przede wszystkim uważam, że w momencie, kiedy zawodnik jest w stanie poświęcić tydzień albo dwa tygodnie na to, żeby regularnie to robić codziennie, to będzie widział różnicę. I jeżeli zauważasz różnicę w tym, jak funkcjonujesz na co dzień, bo na przykład mniej się irytujesz, bo takie są też zdania zawodników, jak pracujemy codziennie na zgrupowaniach tymi metodami, więc mniej się irytujesz, jesteś bardziej skoncentrowany na treningu, masz łatwość w zasypianiu, nie dlatego, że padasz ze zmęczenia, tylko po prostu jesteś w stanie jakby regulować to pobudzenie twojego organizmu przez cały dzień. I łatwiej po prostu im się też kontroluje emocje. Zarządza tymi emocjami, co powoduje też, że jesteś w lepszym nastroju, tak jak wspominałam, więc
Calm i Headspace, wiem, że to są takie sprawdzone. Oczywiście jest to ewentualnie dla niektórych jakaś tam bariera językowa. Z pewnością można znaleźć, no tak jak mówię, w Streambooku można znaleźć 6 takich przykładowych treningów mindfulness, medytacji na QR kodach, gdzie możecie sobie odtwarzać to w dowolnym momencie. Dodałabym do tego jeszcze, że bardzo zbawienne są praktyki jogi dla sportowców, bo oprócz tego, że to jest forma koncentracji na tym, co robisz, to jeszcze działa ze swoim ciałem, więc uwalniasz ciało od napięć. Jest to też bardzo fajna forma regeneracji, odnowy, bo to nie jest tylko rozciąganie albo medytacja właśnie tak, jak jest to postrzegane. I można to połączyć. Można połączyć właśnie ten trening z takimi, ten mindfulness, to uważność, to bycie tu i teraz właśnie z takimi czynnościami, które robimy na co dzień, więc jeżeli na przykład roluje się, czy robi jakieś inne rzeczy, to róbmy jedną rzecz na raz. To jest, spróbujmy faktycznie patrzeć na to, jakie są doznania z moim ciałem teraz związane, jak przepływa mój oddech, jakby bądźmy uważni i to, jeżeli będziemy zwracać na to uwagę, to już jest trening koncentracji. Uśmiechasz się. Uśmiecham się, bo to wszystko jest zaprzeczeniem czasów, w których żyjemy, gdzie liczy się multitasking, liczy się to, żebyśmy byli w stanie zrobić jak najwięcej w jak najkrótszym czasie, a z drugiej strony wiemy, że to wszystko doprowadzi, czy prowadzi do wypalenia tak naprawdę zawodowego, wypalenia sportowego. Depresja jest coraz częściej spotykanym zjawiskiem wśród coraz młodszej grupy osób i przypuszczam, że to wszystko jest ze sobą ściśle powiązane, czy się mylę? Oczywiście, że tak. I używanie technologii, mediów społecznościowych, są badania, które pokazują, że to na trwałe zmienia nasz mózg, więc odpowiednie połączenia nerwowe są tak kształtowane właśnie, że jest wystrzał dopaminy wtedy, kiedy sięgamy po ten telefon i nagle coś się dzieje na tym telefonie. Jakby cały czas przetwarzanie informacji, które są, jak scrollujesz ten telefon, to wszystko powoduje, że mamy naprawdę problem z tym, żeby utrzymać na czymś uwagę, a z drugiej strony skutkiem tego wszystkiego jest to, że bardzo mało rzeczy jest interesujących po takim użytkowaniu telefonu. Ja to też widzę po sobie, że nawet okej, to będzie wymówka, pracując gdzieś w mediach społecznościowych, w momencie, kiedy jestem za dużo czasu w ciągu dnia na tych mediach społecznościowych i używam telefonu, to potem, żeby usiąść i nic nie robić, albo nawet zrobić praktykę jogi, albo zrobić właśnie medytację, to jest dla mnie nagle takim wyzwaniem, żeby siedzieć i nic nie robić, bo całe moje ciało chodzi i mój mózg po prostu jest w 50 różnych miejscach, w których byłam tego dnia, że to faktycznie tylko i wyłącznie pokazuje, że to nic nie robienie jest dla nas zbawienne w pewnym momencie i nasz mózg tego potrzebuje, a skoro mózg jest centralą całego organizmu, to znaczy, że musimy o to zadbać i robić to świadomie. Pozostając jeszcze w kwestii tego stresu, powiedziałaś, że jednym z czynników, żeby nad nim panować, jest skupianie się na tym, co jesteśmy w stanie kontrolować. Jak w takim razie ustalać sobie cele związane z konkretnym wyścigiem, z rywalizacją, aby nie powodowały, że ten stres będzie jeszcze bardziej narastał? Na początku też naszej rozmowy wspomniałeś o tym, że co z tego, że mam jakiś plan wyścigu, jak ktoś mnie najeżdża, podjeżdża, objeżdża i bardzo łatwo jest wtedy się odpalić i zestawić tą swoją taktykę. I doskonale pewnie pamiętasz też, jak to jest, jak trenujesz pływanie i nagle ustalasz sobie wyścig na zasadzie, dobra, to on pewnie zacznie szybko, a ja się go przytrzymam, a jak on już będzie na tym etapie, to ja wtedy przycisnę. No i to jest analogicznie do każdego innego wyścigu, tam gdzie są inni zawodnicy obok nas, to należy tylko i wyłącznie podkreślić, że nigdy nie wiemy, czy ten zawodnik jest w swojej życiowej formie albo w regularnej formie, do której my dostosujemy swoją taktykę, więc zawsze to będzie strzał w kolano, bo możemy być lepiej przygotowani tego dnia, mieć naprawdę życiową dyspozycję, a będziemy się ograniczać tym, że nie powinniśmy być od kogoś szybsi na tym etapie. Więc jeżeli słuchasz swojego organizmu i znasz swój organizm, a wiem, że w sportach amatorskich jest cały monitoring tego całego procesu treningowego, więc powinieneś ufać swojemu organizmowi i swojemu trenerowi i na tej podstawie szykować taktykę i cele procesowe,
A jeżeli tak nie jest, no to znaczy, że tutaj jakby w grę wchodzi praca nad tym mentalnym, uświadomienie sobie właśnie, jakie są twoje atuty, zbudowanie pewności siebie, poczucia skuteczności, żeby móc samobortowcowi zaufać i trzymać się swojego planu. Więc cele procesowe to, tak jak powiedziałam, no dzielisz wyścig na etapy i patrzysz właśnie na to, jak masz, jeżeli chcesz utrzymać jakieś tempo na jakimś etapie, to od czego to zależy. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to co możesz wtedy zrobić i jak zareagować, i z taką listą idziesz w głowie, idziesz na start. Czyli generalnie przygotowujemy się na wszystkie możliwe scenariusze po drodze, które mogą się wydarzyć. Im lepiej będziemy do tego przygotowani, tym większa szansa na to, że ten stres pozostanie pod naszą kontrolą, i jeżeli wydarzy się jakieś zdarzenie, to otwieramy odpowiednią szufladkę, wyciągamy scenariusz na to zdarzenie i postępujemy zgodnie z ustaleniami, które wcześniej poczyniliśmy, przygotowując się do tego na chłodno, czyli nie poddając się emocjom, tylko skupiając się na tym, jakie są nasze atuty w danej sytuacji i wykorzystując te atuty, żeby jak najlepiej wyjść z sytuacji, która właśnie się wydarzyła. Tak, no jeżeli sobie o tym pomyślisz, to kurczę, jedyne co mogę kontrolować, no to swoją reakcję na daną sytuację. Jeżeli coś już się wydarzyło, to znaczy, że muszę to zaakceptować i przejść do działania. Więc jeżeli jestem w stanie zrobić plan A wyścigu i potem plan B wyścigu, czyli co może pójść nie tak i jak na to zareaguję, to przez taki instruktaż od razu jesteś w stanie sobie to wyobrazić, bo tak działa nasz mózg. Jeżeli o czymś myślisz, na przykład o tym zakręcie na zjeździe, to od razu sobie wyobrażasz to, no bo te dwie funkcje mózgowe są ze sobą połączone. Jeżeli sobie to wyobrażasz, to twój mózg rejestruje to jako wydarzenie, które już miało miejsce, no bo to jest potęga wizualizacji, czyli to jest zapisywane w tych ośrodkach mózgu, które są odpowiedzialne za przechowywanie wspomnień i realnych sytuacji, wspomnień realnych sytuacji. Więc jeżeli ja o czymś sobie pomyślę, jak to ma wyglądać, i wyobrażę to sobie i przypomnę sobie o tym jeszcze, no to utrwalam to tak, jakby faktycznie dokonał tego częściej i był w tej sytuacji częściej, więc de facto jesteś w stanie wzmocnić swoje poczucie skuteczności w tej sytuacji, jeżeli będziesz w niej następnym razem. To jest właśnie idea wizualizacji i odpowiednio skonstruowanych instrukcji technicznych. Zawsze co chcę zrobić, a nie czego chcę uniknąć albo czego się boję. Bo wtedy utrwalasz te obrazy tych sytuacji, które są błędne, i potem łatwiej ci jest właśnie popełnić ten sam błąd. Taka magia. Ja mam czasami wrażenie, że sportowcy, amatorzy, i na nich bym się chciał na chwilę skupić, często poprzez to, że są zbyt ambitni i stawiają sobie te cele w oderwaniu od rzeczywistości, trochę ponad swoje możliwości, zaczynają sobie wyobrażać najgorszy scenariusz, jaki jest możliwy, i to ich kompletnie pokonuje, pomimo tego, że ten najgorszy scenariusz, nawet jeżeli się wydarzy, to nie zmienia nic istotnego w ich życiu. Mam na myśli to, że ktoś stawia sobie za cel, nie wiem, dojechanie w pierwszej grupie wyścigu. No ale jeżeli nie dojedzie w tej pierwszej grupie, to nie wpłynie w żaden sposób na, nie wiem, na materialność jego życia, czyli na to, co posiada. Cały czas jest zabezpieczony zarówno finansowo, jest zabezpieczony od tej strony swojego życia prywatnego, a zachowujemy się czasami jako sportowcy, amatorzy, tak jakby jeden nieudany wyścig przekreślał całe nasze życie. Pomimo tego, że to jest tylko i wyłącznie, a przynajmniej powinna być, tylko zabawa. Nie powinniśmy do tego podchodzić w sposób jak profesjonaliści, tak? Którzy żyją z tego, robią to w sposób zawodowy i dla nich faktycznie porażka może mieć dużo większe konsekwencje niż dla amatora. Jak sobie radzić z taką sytuacją, kiedy sami stawiamy sobie tą presję zdecydowanie za wysoko? To jest świetne pytanie. I nawet jeżeli, niezależnie od tego, czy jest się sportowcem amatorem, czy sportowcem pro, to nigdy nie możesz pozwolić na to, żeby wynik sportowy był dla ciebie odzwierciedleniem twojej wartości jako człowieka. I to nawiązuje bezpośrednio do tego, co powiedziałeś, że nagle stawiasz sobie taki cel, że musisz być koniecznie w tej, nie wiem, w tej grupie albo w top 10, albo w top 20, a jeżeli nie, to znaczy, że cały ten proces treningowy jest bez sensu i tak dalej. No i to jest taki cel,
który jest celem wynikowym, na którym mamy bardzo małe poczucie kontroli, bo to jest bardzo prestiżowe i oczywiście fajnie jest wyznaczać sobie takie cele, ale jeżeli spojrzysz na poczucie kontroli, to jest niskie. Im niższe poczucie kontroli nad zadaniem, nad celem, tym większy stres z nim związany, bo im bliżej wykonania, tym bardziej czujesz się bezradny. I oprócz tych celów właśnie należy skonstruować sobie swój cel wynikowy indywidualny, czyli na przykład rezultat czasowy. Czyli chcę być w tej grupie, świetnie, ale na przykład chcę oprócz tego mieć taki i taki czas na tym wyścigu. I jeżeli będę w tej grupie, a nie będę miał tego czasu, no to też jakoś pokazuje Ci, jak bardzo wartościujesz sobie, co jest dla Ciebie ważne. Ale w momencie, kiedy nie będę w tej grupie, ale osiągnę ten czas, który sobie założyłem, który przewidywałem, że ma na przykład dać mi miejsce w top 10 czy przyjechanie w grupie, to nie mogę sobie tego zarzucić, no bo po prostu następnym razem muszę mieć większe oczekiwania względem swojego indywidualnego wyścigu. Ale poczucie kontroli nad tym indywidualnym czasem jest oczywiście większe. I jeżeli już mamy ten cel wynikowy, że chcę być w tej grupie i ten cel czasowy mój indywidualny, to patrzę na to, co muszę zrobić, jak zaplanować ten wyścig, jakie techniki, w którym momencie przyspieszyć, zwolnić i tak dalej, żeby móc osiągnąć ten czas, żeby potencjalnie być w tym rankingu, w takim miejscu. Ale znowu ten proces to jest to, gdzie ja widzę, że to jest zależne ode mnie. To mi daje poczucie kontroli nad zadaniem, więc im bardziej kontroluję zadanie, tym mniejszy jest to ten stres, to pobudzenie, które nam przeszkadza. A potem, będąc w okresie treningowym, i tutaj już wchodzimy do takiego budowania poczucia skuteczności, motywacji, ale przede wszystkim pewności siebie, bo elementem składowym pewności siebie jest właśnie to poczucie skuteczności, czyli widzę, że moja praca się na coś przekłada, widzę efekty swojej pracy w odniesieniu do siebie samego, a nie do tego, gdzie są inni. No i tutaj, jak już mamy ten proces, jak ten wynik ma wyglądać, jaki on ma być i jak ten proces, ten plan tego wyścigu, to patrzymy na to, jakich umiejętności potrzebuje. Technicznych, fizycznych, mentalnych czy taktycznych. I to jest proces treningowy, w którym mogę zauważać, gdzie robię coś coraz lepiej, co mogę jeszcze poprawić. I wiem, że jeżeli zauważam efekty, to jadę na zawody, jestem przygotowany i wiem, że jestem przygotowany. Pośledziłem zmiany w tych umiejętnościach i po prostu idę wykonać swoje zadanie, ale bez takiego lęku przed tym, co się stanie, jak tego nie zrobię, bo wiem, że pewne elementy są poza moją kontrolą i to jest bardzo ważne, żeby tą strukturę tych celów odpowiednio sobie ułożyć. Zadam Ci pytanie teraz związane stricte z kolarstwem, a w zasadzie z Twoim kolarstwem. Mhm. Jak sobie radzisz jeżdżąc w grupie? Pomidor. Jestem, że to te wszystkie moje sporty amatorskie, których się podejmuję, to jest trochę tak, że muszę siebie hamować, żeby to mi sprawiało przyjemność, a nie nakręcać się na to, żeby było coraz szybciej. I okay. Skoro jechałam już tą trasę z taką średnią, to powinnam teraz jechać na przykład szybciej, no bo jestem na jakimś tam innym etapie. I miałam tak właśnie na samym początku, kiedy zaczęłam wkręcać się w szosę i jeździłam na ustawki, to ta chęć rywalizacji i taki mózg, że muszą być tego efekty, spowodowało, że właśnie w pewnym momencie, jak miałam iść na rower i przejechać sobie tylko 20 kilometrów, to wiedziałam, że to jest bez sensu, bo muszę od razu po prostu zrobić jakiś trening. Więc jeżeli chodzi o to tak, to ja jestem też w tej grupie ludzi, która się podpala za bardzo i często też od siebie dużo wymaga. I to jest właśnie to, co mówiłeś, że musisz wiedzieć, dlaczego to robisz i co ci sprawia w tym frajdę. Bo nawet sport profesjonalny zaczynał się od frajdy. I nawet jak idziesz pierwszy raz na, nie wiem, na mecz, na wyścig, na trening pływacki, to z jakichś względów, okej, wiem, że niektórzy tam trafiają do tego, że muszą prostować plecy i tak dalej, ale potem no, coś sprawia, że jednak sprawia ci to przyjemność i to trzeba bardzo pielęgnować również w tych sportach amatorskich. Dobra, a pamiętasz swoją pierwszą jazdę w peletonie? Pamiętam. Byłaś zestresowana? Turbo zestresowana, bo nie wiedziałam, jak bardzo mogę zaufać ludziom przed sobą i sobie samej, trzymając się na kole, jednocześnie wiedząc, jak odpuszczę koło, to po prostu zostanę gdzieś w tyle, bo podłączyłam się oczywiście pod jakąś grupę, która już dawno jeździła, ja byłam pierwszy raz na szosie,
Od razu przejechałam 120 kilometrów. Ale tak, był duży stres z tym związany, że nie wiedziałam po prostu, jak właśnie kontrolować to wszystko. To jest sytuacja, z którą wcześniej czy później spotyka się każdy kolarz amator, każda osoba, która zdecyduje się na to, żeby wejść na szosę. Jak możemy sobie poradzić z tą obawą jazdy w grupie? Bo ja przyznam, że nie lubię jeździć w dużych grupach. W zasadzie z każdym kolejnym moim wypadkiem, który ostatnio wydarza się co roku w czerwcu, mam coraz mniejszą ochotę na to, żeby jeździć w grupie, właśnie ze względu na to, że coraz mniej ufam ludziom dookoła siebie. Nie wiem, czego mogę się spodziewać, więc generalnie sprowadza się do tego, że jeżeli mam jechać z jakąś grupą kolarską na trening, to jeżdżę tylko z osobami, które bardzo dobrze znam, których zachowanie na szosie jestem w stanie w jakiś sposób przewidzieć. No i wiem, że nie pojawi się nagle coś, czego kompletnie się nie spodziewam. Jak możemy tutaj poradzić sobie z tymi pierwszymi obawami jazdy w otoczeniu ludzi w bliskiej odległości, bo do tego sprowadza się ta jazda w grupie? Wiesz co, no ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że to jest to, co ty też potwierdziłeś, że jedziesz na mniej wymagające odcinki, tempo i być może w mniejszej grupie, która pozwala ci w jakiś sposób zachować komfort, a raczej poznać też zasady właśnie bycia w grupie. Więc dużo zależy właśnie od tego, z kim jeździsz i komu ufasz. I też mnie na przykład mój kolega, zresztą Mariusz Mikołajewski, z którym uwielbiam jeździć, bo on też już wie, w którym momencie mam coś pokazać, bo mój refleks czasami mnie trochę nie domaga. Pozdrawiam Mańka. Pozdrawiam, oczywiście. Ale to po prostu ufam, musisz ufać osobom, z którymi też jeździsz, żeby ten komfort zbudować, żeby potem móc gdzieś tą pewność budować, że wiesz, czego wiesz, jak reagować. Więc na pewno chyba takie ustawki właśnie mniej wymagające, bo jak się od razu ktoś na głęboką wodę rzuci, bardziej się boi, że to tempo trzeba trzymać, bo może być wymagające, albo sam odcinek, to na pewno też tak będzie mniej uważne. A chodzi o to, żeby być jednak, zachować tą ostrość myślenia i reakcję, więc na pewno komfort w mniejszych grupach, od tego bym zaczęła, zresztą tak jak z oswajaniem każdego lęku, komfort zaczynania właśnie w jakichś mniejszych grupach, budowanie tego zaufania, czyli jeżdżenie z jakimiś znajomymi, których wiesz, czego możesz się spodziewać, no ale też wychodzenie z tej strefy komfortu na pewno, czyli jakby gdzieś stymulowanie tego wychodzenia, próbowanie chociaż na jakiś kawałek gdzieś się podłączyć do kogoś, bo chyba nad tym nie jesteśmy w stanie w pełni nigdy zapanować, więc to jest tak, że być może tak jak sam stwierdziłeś, ktoś jest stworzony do tego i chce jeździć w grupie, a ktoś nie, więc może właśnie warto też zobaczyć, czy są jakieś alternatywy do tego, że mogę trenować jednak indywidualnie albo w mniejszej grupie, albo w kilku osobach tylko z jakąś taką swoją ekipą, ale też pewnie nic na siłę, bo jeżeli mamy cały czas taki lęk i czegoś się obawiamy, to też potęguje nasze dysfunkcje na tej drodze i narażamy się na błędy. Ja widzę bardzo proste rozwiązanie, czyli jazda w pierwszej parze. Wtedy tak naprawdę minimalizujesz ryzyko tego, że ktoś popełni błąd w takim stopniu, że wpłynie to bezpośrednio na twoje bezpieczeństwo na drodze. Niby tak, a z drugiej strony ja od razu postawiłam się w takiej pozycji na pierwszej parze i od razu bym się stresowała tym, że ja coś zrobię nie tak i ktoś za mną będzie właśnie niestety narażone na niebezpieczeństwo i albo nie będę na przykład utrzymywała odpowiedniego tempa, więc to też zależy właśnie chyba od osobowości, kompetencji, komfortu, doświadczenia. Super, Asiu, bardzo serdecznie dziękuję Ci za Twój cenny czas podczas zgrupowania z kadrą zapaśników judo. Judo mamy teraz. Judo. Powiedz proszę, gdzie można Cię znaleźć, jak można się z Tobą skontaktować, gdyby ktoś chciał jeszcze więcej informacji? Na pewno można mnie znaleźć pod imieniem, nazwiskiem na Instagramie. Na pewno można mnie znaleźć na stronie Streamline Leadership Academy. Tam można też znaleźć streambooki. Pod imieniem, nazwiskiem jestem też na LinkedIn.
I na Facebooku, także łapać mnie można wszędzie, też jest sporo materiałów w internecie, są wystąpienia na TED Talku, TEDxie, więc stamtąd wszystkie linki już prowadzą do któregoś z tych miejsc. Na pewno też większość z tych linków znajdziecie w notatkach do tego odcinka. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz serdecznie i do usłyszenia. Trzymaj się, cześć. Do usłyszenia. Cześć.